Witajcie, oto nowy Realme C30, a to nie ma co ukrywać, bardzo budżetowy telefon. Zapraszam do testu, a poznacie wszelkie wady i zalety tego modelu. Na początek, oczywiście, wygląd i wykonanie obudowy. Możemy zauważyć, że z tyłu tego modelu znajduje się znakomite w dotyku takie matowe, a zarazem kropowate tworzywo. Plusem tego tworzywa okazało się to, że w ogóle nie gromadzi na sobie zarysowań czy też zabrudzeń, a to oznacza, że testowane urządzenie możemy zawsze łatwo utrzymać w czystości. Co więcej, wyspa na tyle, gdzie umieszczono pojedynczy obiektyw, zdaje się być nieco za duża, dlatego że to wycięcie jest na tyle duże, że brakuje tam. Jeszcze jednego obiektywu z tym, że wyspa nie wystaje i to cieszy. Zobaczymy tylko, że obiektyw nieco wystaje, natomiast osobiście nie uważam tego jako wadę. Całość całości dopełnia ładnie wkomponowane logo producenta. Jestem zdania, że sporym atutem okazała się również pudełkowata bryła, a to przekłada się na bardzo pewne trzymanie tego urządzenia i raczej nie ma ryzyka, że samoczynnie wysunie się z dłoni. Co ważne występują tutaj matowe boki, są wykonane z tego samego tworzywa, jakie znajduje się z tyłu. Nawet na wysokim poziomie oceniam spasowanie tego modelu. Nie ma tutaj szansy na to, aby jakieś elementy trzeszczały, i to mi się podoba. Jeżeli chodzi o przednią część, dostajemy raczej grube ramki ekranowe, do tego noc Łezka, którego obecnie często się nie spotyka, ale w tej cenie niczego więcej oczekiwać nie możemy. Są tu na spodzie złącza takie jak micro USB i na tym polu testowane C30. To nie do końca nowoczesne urządzenie. Co więcej, na spodzie wkomponowano jeszcze złącze Jacka, także pojedynczy głośnik. Usłyszymy, Szczegóły dźwięku nie są za dobre. Nasza muzyka prawie na każdym poziomie głośności czysta, niestety, nie będzie. Do tego występuje wrażenie płaskiego dźwięku, który nie ma zupełnie basu. Mamy tutaj DualSim z tym, że brakuje przykładowo rozpoznawania twarzy, nawet nie mówiąc o skanerze palca. Jasne, ja wiem, to nie niespełna 7 stówek, ale jednak zabezpieczenia powinny tu być na wyższym poziomie. Na temat ekranu powiem, że raczej powalający nie będzie, ale ponownie cena robi swoje. Dostajemy tutaj ips HD, który oczywiście nie posiada wyższego ćwieżania. Plusem tego panelu okazała się z pewnością kolorystyka, dlatego że natywnie jest nieco podbita, a to oznacza, że nie występuje tutaj na szczęście wrażenie, że barwy są blade. Możemy zauważyć, że wszelkie małe teksty czy też ikony na tym ekranie są całkiem szczegółowe. Owszem, to nie będzie flagowy poziom, ale w tej cenie rzeczywiście jest w porządku. Co ważne, poziomy jasności są słabe, dlatego w jasnym słonecznym otoczeniu ten ekran super widoczny nie będzie, ale kąty widzenia są. Niezłe w tej cenie. Związane z ekranem ustawienia okazały się typowe. Występuje tutaj ciemny systemowy motyw do tego redukowanie światła niebieskiego, a także funkcja pozwalająca na regulowanie balansu bieli. Testowanego C30 napędza Unisoc Tiger T612, który nie ma dużo wspólnego z tygrysem. Moja wersja ma 4 GB RAMu i tego nie do końca rozumiem, ponieważ wszędzie w Polsce ten telefon występuje w konfiguracji, która ma tylko 3 GB RAMu. To niestety może się przekładać na gorsze działanie, ale sytuację nieco ratuje pamięć UFS 2.2. Co ważne, pamięć może być rozbudowana przy pomocy karty microSD, całości dopełnia Bluetooth 5.0, nie ma tutaj niestety NFC, nie ma również 5G, a system natywnie to 11 odsłona Androida. Samo działanie systemu super szybkie nie będzie, natomiast mimo to uzyskamy tutaj całkiem dobry poziom działania, oczywiście mając na uwadze cenę tego modelu. Plusem okazała się na pewno systemowa nakładka, zobaczymy, że w tym urządzeniu została nieco odebrana żona z funkcji, i zostały na pokładzie tylko te, które są najpotrzebniejsze. Jestem zdania, że właśnie to przekłada się na całkiem dobre, choć nie do końca szybkie działanie systemu. Są sytuacje, że animacje klatkują, czy też jakaś aplikacja, niestety, wczytuje się dłuższy czas. Do tego C30 łapie zadyszkę, kiedy aktywujemy dużo aplikacji w pamięci. Mimo to przyznam, że spodziewałem się tutaj dużo gorszego działania, a finalnie C30 na ten polu to wcale nie takie złe, tanie urządzenie. Na temat aparatu, szczerze, dużo dobrego niestety. Te nie powiem, na tyle wkomponowano pojedynczy sensor 8 megapikseli f2.0, który oczywiście posiada autofokus. Nagrywane filmy to maksymalnie 1080p 30 klatek na sekundę, natomiast do selfie służy sensor 5 megapikseli f2.2 i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o specyfikacje. Wykonywane w ciągu dnia zdjęcia szczegółowe nie są. Występuje tutaj całkiem dobrze działający automatyczny HDR, a to oznacza, że jasne obiekty, przykładowo niebo, są rzadko przepalone. Chyba, że wykonujemy nasze zdjęcie pod słońce. Mimo to uważam, że brakuje nieco lepszej saturacji, dlatego że czasem zdjęcia są niestety blade, czasem są podbite. Z tego względu automatyka nie będzie do końca przewidywalna. W sytuacji, kiedy zaczyna brakować, światła, zobaczymy sporo szumu, a szczegóły są na jeszcze niższym poziomie. W nocy wykonywane zdjęcia są słabe, występuje dużo szumu, a szczegóły są na bardzo niskim poziomie. Co ważne, system zawiera tryb nocny, z tym że odnoszę wrażenie, że w ogóle nie działa, dlatego nie ma sensu go używać. Nagrywane filmy są równie słabe jak zdjęcia nocne, uzyskamy niskie szczegóły, często jasne obiekty są przepalone i te filmy nie wyglądają dobrze. W kontekście czasu pracy wbudowana bateria to 5000 mAh. Możemy tutaj uzyskać wyniki rzędu 7,5-8 godzin pracy na ekranie, a to oznacza, że ten telefon może pracować spokojnie około 2 dni bez potrzeby ładowania. Co więcej, dołączona w zestawie ładowarka osiąga 10 W. Natomiast ładowanie tego urządzenia do pełna wynosi około 2 godziny, nieco ponad 2 godziny. Musimy sobie na koniec odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy polecam testowanego C30 kosztującego niespełna 650 zł. Jeżeli chodzi o plusy, uważam, że wykonanie oraz spasowanie w tej cenie to wysoki poziom, do tego mamy znakomity czas pracy oraz nakładkę systemową, która mocno nie obciąża specyfikacji. Niestety minusów będzie więcej, złączy mikro USB nie do końca powalający głośnik, no i też wykonywane zdjęcia i filmy są bardzo słabe. Jestem zdania, że dla osoby, która nie ma zbyt dużych oczekiwań wobec swojego nowego telefonu, to będzie dobra propozycja, natomiast w każdym innym przypadku polecam nawet poczekać, odłożyć jeszcze około 200 i kupić sobie no dużo lepsze urządzenie. Kończymy na tym recenzję C30. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania oraz polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało, a tymczasem do zobaczenia!